Witam Was serdecznie. Nie chciałem podejmować tematu dzierżna, ale jeszcze tylko słowo ostatnie dla tych osób, które chciałyby czegoś tam się ewentualnie dowiedzieć, albo chciałyby uzyskać potwierdzenia tej mojej teorii, czy też postu, wpisu, treści posta, którego udostępniłem. Dotyczy to obśmianej gospodarki i obśmianej wydajności. Ale przy okazji, będąc tutaj właśnie na konferencji w Jaraczu zorganizowanej przez Muzeum Młynarstwa, bardzo dobre konferencje ekologiczne, ichtiologiczne, zajrzyjcie na stronę Młynarstwa, będziecie mogli tam, są one skoncentrowane. Przy okazji spotkałem doktora habilitowanego Piotra Chliwę z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który też podobny temat troszkę omawiał. I z tego tytułu chciałbym zadać dwa pytania, żeby też Wam się troszeczkę, żebyście może mieli inny też punkt widzenia, aniżeli jest ten, który jest w tej chwili w mediach. Chciałbym zapytać o kwestię, po pierwsze, a może właśnie tej ilości ryb. Ciebie nie zdziwiła taka ilość ryb na takiej powierzchni? 120 ton, jeśli dobrze 120 pamiętam. Ton. Wartość była podawana. No, powiem szczerze, że byłem zaskoczony ilością tych zebranych martwych ryb. Z drugiej strony świadczy to o tym, że ten zbiornik był niezwykle żyzny i prawdopodobnie te martwe ryby, już niezależnie od przyczyny śnięć, bo to jest jak gdyby osobna kwestia, mówiąc wprost, ten zbiornik był przeżyźniony. To znaczy, że nie wszystkie, te ryby, ich było zbyt dużo, mówiąc potocznie, więc coś było nie do końca dobrze z gospodarowaniem tym rybostanem. I o tą gospodarkę chciałbym zapytać, bo użyję tego samego sformułowania, które użyto przeciwko mnie, czyli to, że tam była prowadzona jakaś gospodarka, albo nie było prowadzone inaczej, była prowadzona w nie do końca rzetelny sposób, to jest w ogóle jakiś absurd, bo nie było odławianych ryb, więc żadnej gospodarki i hodowli i chowu tam nie było czynionego. Ja oczywiście miałem na uwadze hodowlę taką, jaką w akwariach się hoduje, bo jak to nazwać? Co na ten temat sądzisz? To znaczy, jeśli nie były prowadzone odłowy o charakterze gospodarczym, czyli z wykorzystaniem technik rybackich, to nie znaczy, że nie była prowadzona gospodarka. Każdy zbiornik w Polsce ujęty w ramach obwodów rybackich podlega określonym regułom gospodarowania, niezależnie od tego, jaki model gospodarowania przyjmujemy, bądź wędkarski, bądź mieszany taki rybacko-wędkarski, czy wędkarsko-rybacki, jest formą gospodarowania i tutaj odpowiedzialność użytkownika, rzecz jasna, jest istotna, jaki model przyjmuje i w jaki sposób chce zarządzać tymi zasobami ichtiofauny. No tutaj, jeśli nie było tego odłowu gospodarczego, a prawdopodobnie nie było, to zakładam, że przyjęto ten model natury wędkarstwa. Tak to możemy określić. Tak, i tak przyjęto. Ale nie możemy mówić, że... Ja to zawsze próbuję takim prostym językiem, że rolnik, który hoduje krowę, jeżeli jej nie zabija, to znaczy, że jej nie hoduje. Tak, przepraszam, bo ja mam porównania z kosmosu, ale żeby też uzmysłowić, prawda? Trzymając ryby w stawie, jesteśmy po części, po pierwsze, a, odpowiedzialni za inwentarz organizmów żywych, ja tak uważam, b, hodujemy zwierzęta. To znaczy, w tym przypadku, jak gdyby, nie mówimy o hodowli jako takiej, bo hodowla to jest akwakultura. Tutaj jest mowa o zarządzaniu zasobami naturalnymi, w tym przypadku zarządzaniu rybostanem. Ale to zarządzanie ma też polegać na jakiejś racjonalnej eksploatacji tych zasobów, modelowaniu tej struktury, na przykład poprzez zarybienia, a to wymaga również stałego, powiedziałbym, nadzoru i monitorowania struktury tej populacji. Zarybienia były. To jest podstawa podejmowanych działań gospodarczych, czyli sukcesywne, w jakimś tam cyklu, ten cykl może być różnie oczywiście przyjmowany, może to być cykl 3-letni. Najlepiej, żeby to był jakiś taki okres nie zbyt mocno odsunięty w czasie, ale taki przykładowo 3-letni cykl monitorowania zasobów ichtiofauny, czyli określania, jak wygląda struktura ilościowa, jak wygląda struktura jakościowa, czyli gatunkowa, bo
takim dobrym, w dobrym, dobrym jak gdyby tej modelu. Mówimy o tym, że 1/3 przynajmniej struktury owej rybostanu w danym zbiorniku słodkowodnym winny stanowić ryby drapieżne. A z obserwacji, które widziałem w przekazach medialnych, z informacji, które uzyskałem też od mojego kolegi Dariusza Ulikowskiego, wynikało, że tam jednak dominującą pulą tych gatunków, które też śnięte były zbierane, to były gatunki tak zwane eutrofizujące ryby karpiowate. Czyli coś to z tą strukturą było nie do końca tak, jakbyś powiedział. Pomijam oczywiście to zanieczyszczenie, pomijam tą wodę i pomijam też jakby element, którego nie poruszałem oczywiście, bo nie chciałbym zaraz tutaj, żeby się niepotrzebna jakby burza dla samej burzy zrobiła. Moim zadaniem jest uzmysłowić i też jakby doprowadzić do tej takiej podstawy, którymi rządzi się biologia, tak? Którymi rządzi się natura, tak? Bo to jest chyba najprostszy i najbardziej taki poprawny jakby pogląd, czyli zmierzam do tego, że skoro zlewnia była takiej kategorii, jaka jest, bo to wiemy od lat przecież, tak? To czy poprawnym było w ogóle zaadoptowanie tam do tego zbiornika ryb i wpuszczanie takiej ilości, już pomijam, że, bo znam pewnie Twoją odpowiedź, bez jakiejkolwiek kontroli? No, jeśli takie działania były podejmowane, to nie miało nic wspólnego z racjonalnym zarządzaniem tymi zasobami. Natomiast co do przyczyny śnięć, prawdopodobnie ona jest znana, natomiast to nie ma nic wspólnego jak gdyby z tą... Zarządzaniem, z gospodarką, z gospodarowaniem może tak, a nie gospodarką. Jak gdyby odrębne rzeczy. Zgadza się. Ja nie wnikam w przyczyny śnięć, nie wnikam w fakt, że te ryby po prostu usnęły. Natomiast chodzi mi, że ilość tej ryby, którą zebrano, tej martwej już ryby, co zostało potwierdzone, przecież oficjalnie, była naprawdę bardzo, bardzo duża. I to jest niestety pewna tendencja, z którą się stykamy coraz częściej w silnie zeutrofizowanych jeziorach, zbiornikach zaporowych, które są dominujące w tej chwili w naszym kraju. Więc sposób zarządzania, gospodarowania rybostanem, ichtiofauną w tych akwenach musi po prostu być odpowiednio zmieniany, dopasowywany do eksploatowania również technikami rybackimi tej najbardziej licznej biomasy drobnych zooplanktonożernych gatunków, takich jak drobna płoć, leszcze, krąpie, ukleje, które żerują na zooplanktonie, a tym samym pozbawiają zbiornika ważnego komponentu piramidy troficznej, który utrzymuje w ryzach glony. A te z kolei generują zakwity, a efektem możemy obserwować w wielu miejscach w Polsce, zwłaszcza przy tych wysokich temperaturach, z którymi się stykamy już od kilku lat, zwłaszcza w okresie między czerwcem a wrześniem. Dotknąłeś tematu, który też chciałem poruszyć. To może tak po prostu podczas takiego prostego pytania. Też dużo niestety osób nie do końca rozumie chyba intencje generalnie, bo w jednym z czynników, które powiedziałem, które napisałem, że też chyba tam z Dariuszem też o tym rozmawialiśmy, dotyczącym jakby czynnika, który spowodował też między innymi tą katastrofę, to było to, że nie ma właśnie tam tego zarządzania. Taką tezę odważną, dla mnie mniej odważną, wysnułem, że dla mnie, jeżeli pomijam jeziora, które chcemy zostawić na 50 lat w totalnym spokoju, czyli oddajemy naturze to wszystko, żeby się sama wyregulowała. Czytaj Czarnobyl, tak? Czyli nie ma żaglówki, nie ma pola uprawnego, nie ma wędkarza, nie ma motorówki, nie ma plaży, nie ma nic. Jest jakaś baza mikroorganizmów i wstępne populacje, które gdzieś oczywiście z niczego oczywiście też kaczka nie przeniesie wszystkich gatunków, tak? Ale rozumiesz. I wtedy się przyroda reguluje. W tej sytuacji, którą teraz mamy, z jeziorami właśnie, tak jak zaznaczyłeś, zeutrofizowanymi, czy dobrym pomysłem jest zostawić to bez opieki, w sensie zarządzania ichtiologicznego, bo ja powiedziałem rybak, ktoś źle zrozumiał. Ja uważam za rybaka osobę, która opiekuje się jeziorem, zarybia, robi gniazda, czyści brzegi,
sprawdza w ogóle no, wartości, tak? Sprawdza jakość tej wody, sprawdza roślinność i te wszystkie inne kwestie. Nie wiem, czy z Darkiem to omawialiśmy, czy nie, już nie pamiętam. To ja uważam za taką osobę rybaka, tak? Czyli kogoś uprawnionego do, tak jak rolnik, który orze pole i sieje i podlewa, zbiera plon. Tak jak tak tutaj rybak, który wcale tego plonu jakby nie musi zebrać w sensie gospodarczego stricte, tak? Czyli łowić co się, co popadnie, bo chce najwięcej zarobić, też będzie łowił tego drapieżnika, tylko reguluje ilości pogłowia właśnie, albo reaguje na to, co, no, co widzi nad wodą. To znaczy nasze naturalne wody otwarte, mówię tutaj o jeziorach zbiornikach zaporowych, są tak przekształcone antropogenicznie, już tyle złego ze strony człowieka no, doznały, tak dużo zaingerowaliśmy od no, problemów z brakiem odcięcia dopływu biogenów, ścieków, czy to punktowych, czy to obszarowych, poprzez nieuregulowane kwestie często odnoszące się do właśnie zarządzania czy gospodarowania populacją samo ichtiofauny, że w tej chwili, w mojej ocenie, zostawianie wód samych sobie bez nadzoru ichtiologicznego, czy to osoby, która no, jest gospodarzem, czy to będzie gospodarstwo rybackie, czy to będzie okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, jakieś koło wędkarskie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby piecze nad, znaczy nad tym zbiornikiem jednak trzymały osoby, które no, mają odpowiednie kompetencje i wykształcenie. I tutaj jest no, niebagatelna rola ichtiologów, których należałoby słuchać. To są ludzie w Polsce naprawdę dobrze przygotowani merytorycznie, przygotowani pod względem praktycznym również do działań, które należy podejmować. I wydaje mi się, że bez tego no, nasze wody nie będą wyglądały lepiej, tylko jeśli pozostawimy je same sobie, będą jeszcze bardziej no, bogate w biogeny i będą coraz częściej pojawiały się przyduchy, zakwity, a w konsekwencji również śnięcia ryb. Przecież te główne eutrofizacje, w sensie katastrofy spowodowane eutrofizacjami, to ja uważam, że jeszcze są przed nami. No, biorąc pod uwagę... Jeżeli będzie tak dalej, jak teraz jest. Biorąc pod uwagę zmiany klimatu, bo to też przecież ma olbrzymie znaczenie, wody, termika wód się sukcesywnie podnosi i sprzyja to rozrodowi efektywnemu drobnych karpiowatych ryb, tak zwanych eutrofizujących gatunków, a ogranicza liczebność i naturalną rekrutację gatunków tak zwanych stenotopowych, do których zaliczamy większość naszych drapieżników, no nie będzie po prostu lepiej. Będzie niestety coraz gorzej, w mojej ocenie. Jaki model, ja już znałem odpowiedź na pytanie, ale widzowie nie, jaki model twoim zdaniem zarządzania jest najlepszy dla jeziora? Dla jezior... Stricte wędkarski, stricte, nie wiem, nazwę to rybacki, ale powtarzam jeszcze raz, nie mówimy tutaj o rybackim, no dobra, nawet niech będzie to rybacki, ale ten gospodarczy, czy mieszany? W mojej ocenie najrozsądniejszym rozwiązaniem jest model mieszany, to znaczy taki wędkarsko-rybacki, czy rybacko-wędkarski, gdzie eksploatacja zasobów ichtiofaunistycznych jest jak gdyby ukierunkowana i na połowy technikami dopuszczonymi przepisami ustawy o rybacie śródlądowym, czyli tak zwane gospodarcze odłowy i odłowy o charakterze amatorskim, czyli wędkarskie. Ponieważ, wytłumacz dlaczego. Tak, najprostszym językiem, jakim potrafisz. Ponieważ zainteresowanie wędkarzy skierowane jest w dużej mierze na ryby drapieżne i albo na duże, karpie, duże nie? karpiowate, no. Czyli te z takich dwóch jak gdyby szczytowych elementów piramidy troficznej. Natomiast ciężar odławiania biomasy tej największej, stanowiącej zawsze w jeziorach zeutrofizowanych, drobnych, zooplanktonożernych ryb powinien być przeniesiony na właśnie działania natury gospodarczej. I tutaj rola takich odłowów, czy to w formie powiedzmy niewodem, czy niewodami stawnymi, to są techniki, które mogą bez problemu wyselekcjonować rybę, wypuścić ją z powrotem. Uzyskanie ryby, która nas interesuje w danym momencie, drobna płoć, drobny leszcz, krąb, karaś, a odrzucenie tych, które są dla nas cenne, czyli drapieżników, czy ewentualnie no, tych największych okazów ryb karpiowatych. Mam nadzieję, słuchajcie, że to rozumiecie, bo chodzi o to, że nie będzie pokarmu dla tych większych ryb. Nie będzie też filtracji wody, bo zginą organizmy, bo nie będzie... Zooplanktonu, który,
który jest odpowiedzialny za utrzymywanie w ryzach właśnie te glony, odpowiedzialne za zakwity w dużej części. To jest element, który no jest kluczowym z punktu widzenia postępującej eutrofizacji, czyli tego starzenia się jezior. Mamy bardzo dużo biegunów dostarczonych do jeziora, mamy zlewnię taką, jaką mamy, mamy nawozy, mamy zanęty, które no niestety pogłębiają to zjawisko. Oczywiście. I namnażają ilości fitoplanktonu, tak? I zmiany klimatyczne. I potem następuje właśnie proces ten, który widzimy w większości jezior, no w większości może nie wiem, czy nie przesadzam, ale bardzo dużej ilości zakwitów, potem tej huźdawki tlenowej, śnięć i niestety jest to też głównie spowodowane, no ktoś powie zlewnią, dobra jest, ale jeżeli nie będzie tej piramidy troficznej, nie będzie organizmów, które będą niszczyły te organizmy, które tworzą te zakwity, większość tych ryb, które jedzą właśnie ten zooplankton zostanie w wodzie, no to będziemy mieli, no nie powiem, że drugie dzierżę, no bo nie chciałbym być znowu źle zrozumiany, ale to są bardzo ważne elementy. I skoro sobie nie możemy poradzić z tymi zakwitami i tak dalej, to wprowadzenie osoby, która będzie w skrupulatny sposób wyciągała te organizmy, dając dłuższe życie zbiornikowi, mam nadzieję, że to rozumiecie, ma potężne znaczenie. Bo druga strona medalu jest jaka? Zostawiamy jezioro i czekamy, aż umrze. Wędkarze na przykład wyciągają wybiórczo jakiś gatunek ryby, tak? Przeważnie będą to drapieżniki, no albo tamte. W wędkarstwie jest tak, że no rzadko kto wypełnia tą faktycznie listę połowową i tak dalej, tak? Więc kto ma wiedzieć, z jakich danych ma wyniknąć, ile jakiego gatunku ryby mamy wpuścić, żeby uzupełnił cały ekosystem. Jeśli chcemy, żeby nasze jeziora, zbiorniki zaporowe były w jak najlepszym stanie, to każdy musi, niezależnie od tego, czy jest wędkarzem, czy jest rybakiem, ichtiologiem, czy każdym innym członkiem tej społeczności, musi być po prostu odpowiedzialny i każde jego działanie musi być związane z myślą taką, że we wszystkim nam stać na tym, żeby jakość tej wody, jakość ichtiofauny, rybostanu była jak najlepsza. To powinno być jak gdyby nadrzędnym celem naszych wszystkich działań. Jest sens odbudowywać dzierżno, czy za te pieniądze, które ewentualnie miałyby gdzieś się znaleźć, oczywiście tego jeszcze nie wiemy, bo się nie znalazły, dać na przykład wędkarzom inną wodę, inny zbiornik, inwestować w coś, co ma prawo w ogóle bytu naturalnego? Najpierw z pewnością trzeba by było doprowadzić do tego, żeby zlikwidować przyczynę śnięć. Okay. A wtedy dopiero możemy rozmawiać o tym, jaki model gospodarowania rybackiego przyjąć na tym zbiorniku. To jest moje zdanie. Podstawa. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, nie będę zabierał czasu. Dziękuję pięknie. Decyzja ma dzikie znaczenie.